ruszamy. Tam Amerykanie myją swoje wielkie żelazne rumaki, a my mamy 411 km do celu. Jedziemy sobie na południe. Skręć w lewo, kontenerowa, następnie. Amerykańskie sprzęty. Skręć w lewo, nieoznakowane skrzydła, węzeł skręć w lewo. Cicho, cicho się rozgadaliście. Nawigację. No, to na czym to skończyliśmy? Jedziemy sobie na południe do miejscowości Zelów z bawełną, która prawdopodobnie posłuży do produkcji bandaży. Tak przynajmniej mi się wydaje z tego, co patrzyłem, bo firma, po której jadę, zajmuje się jakimiś materiałami opatrunkowymi. Skręć w prawo, kontenerowa. Wyjeżdżamy z portu. Wyjeżdżamy z portu, co ja gadam? Z parkingu. Skręć w lewo, estakada Eugeniusza Kwiatkowskiego. Amerykanie kierujący ruchem, bo tam sobie trzymają te swoje ciężarówki w porcie. Po 100 metrach skręć w lewo. No jedź, ziomek, tą skanią, jedź. Dzień dobry. O masakra. Zadzwonił ten nieszczęsny budzik. A few moments later. Powiem wam, jak tylko założyłem te firanki plisowane, to zdecydowanie dłużej się schodziło z ich porannym złożeniem. A teraz dosłownie 30 sekund na jedną stronę. 30 sekund na drugą i gotowe. I co, idziemy umyć ząbki, skorzystać z toalety i będziemy jechać. Dobra, ogarnąłem się, zaczynamy tacho, spadamy. Jeszcze sobie zrobiłem kanapki i herbatkę, ale już zjem sobie po drodze. Tak to wygląda. A jeszcze chodźcie, zobaczymy, czy wszystko jest na swoim miejscu i będziemy ruszać. No i jest kapeć, kurde, w piątek 13. To jest właśnie to. Siedzi ta opona jednak.
A few moments later. Jest winowajca uciekającego powietrza. No i wyjeżdżam z tej wulkanizacji. Kurczę, 3 godziny rzeźbili z tym kołem. Byłem tutaj 7:15, 9:16, wyjeżdżam. No tak długo to jeszcze kapcia w życiu nie robiłem. Kurde, tak temu chłopakowi to jakoś nie szło. Strasznie wolno, no ale ta akurat była najbliżej, więc nie miałem za wielkiego wyboru. Ale już jedziemy, gdzieś koło 10:30 będę na rozładunku. Ale tu było ciuro. Pani na bramie już zarejestrowały mnie. Co, będziemy jechać. Wytłumaczyły, gdzie mam jechać. I lecimy. Jeszcze jak przejadę przez bramę, to miałem zadzwonić do pana, z którym się wcześniej, który się do mnie wcześniej odzywał, kiedy będę, żeby przyszedł pod rampę, ustawił, którą tam konkretnie. Tak, no już idę. Dobrze, dobrze, już przy... Tak, wjechałem. Dobra, już idę. Okej, dzięki. No i dobrze, tu mamy ten magazyn. I zaraz ktoś chyba przyjdzie. Tak, wszystkiego się dowiedziałem, pan do mnie przyszedł. Okazało się, że jednak nie tamten magazyn, na który pokierowali mnie przy bramie. Oni będą ściągać u jakiejś zewnętrznej firmy, która ma rampy. Słuchaj, sytuacja wygląda tak. No. Pod drugą rampę, aha, ale jeszcze na razie nie. Aha. Jeszcze na razie nie, bo oni tam coś jeszcze muszą zrobić. I myślę, że dopiero za tą godzinę będziemy się bawić z tym. Aha, no dobra. Tak to wygląda. No trudno. Poczekamy. A tu jest zajebane całe przejście paletami, bo tu nawet nie mamy jak jeździć, oni muszą to sprzątnąć. I dopiero wtedy? No. Ale na razie nie kazali podjeżdżać, nie? Dobra, to tam na boczku sobie no, stanę. No. To podejdziesz, tak? Za godzinę, jak już tak, tam będzie. No myślę, że my cię zaczniemy za godzinkę. Mhm. A mniej więcej ile się zejdzie? 2 godziny powinno być rozładowane. No dobra, to spoko. No. Nie ma problemu. Wszystko się popierdzieliło też. No, czaję. No, ale co zrobić, dobra. To nic, musimy poczekać godzinkę, bo tutaj mają zapchany ten magazyn i oni dopiero mnie zaczną ściągać, jak ta firma sobie uprzątnie. No i trudno, co zrobić, życie. Miałem być u nich rano, ale przez to, że tyle się zaszło na tej wulkanizacji, te 3 godziny ten kapeć, ale dzisiaj piątek 13, więc też nie ma się co dziwić, że troszkę pod górkę. Dobra, czekamy. Korzystając z okazji, że jest chwila wolnego, zobaczę sobie, czy się nakrętki od koła nie poluzowały. To wiecie, akurat przejechałem 80 km, więc będzie widać. A zawsze jak się koło ściąga, to lepiej sobie sprawdzić niż później być niemile zaskoczonym, nie? Że się nam po drodze odkręci. Także sprawdzimy.
rozładowane. Godzinkę chłopakom zajęło. Czyli godzinę krócej niż mi mówił wcześniej, że się zejdzie. Fajnie. Oni cały ten towar z kontenera wywieźli sobie tutaj na zewnątrz. I teraz będą tam przewozić sobie na, już na swój magazyn.